Święta Maria Magdalena ze znakomitej włoskiej rodziny de Pazzis, spokrewnionej z panującym domem Medyceuszy, urodziła się we Florencji roku pańskiego 1566. Na chrzcie świętym otrzymała imię Katarzyna. Skoro przyszła do poznania Boga, starała się służyć Mu najdoskonalej. Małym dzieckiem będąc, a na wiek swój roztropna, wyszukiwała sobie odosobnione miejsca w domu rodzicielskim, by swobodniej oddawać się modlitwie. Wstawała wśród nocy, potem kładła się na słomianym worku. Dla zbyt młodego wieku nie mogła być jeszcze przypuszczoną do stołu pańskiego, czego całym sercem pragnęła, starała się towarzyszyć matce, gdy ta szła do kościoła dla przystąpienia do komunii świętej. I kiedy matka odchodziła do ołtarza po jej przyjęciu, mała ta dziecina przysuwała się jak mogła najbliżej do niej, doznając wtedy takiej pociechy na duszy, jakby i w nią wstąpił był Pan Jezus. Do Matki Bożej uciekała się ze szczególną ufnością we wszelkich swoich potrzebach. Razu pewnego, a miała wtedy lat 6, gdy z nadzwyczajną gorącością modliła się przed obrazem przy Najświętszej Panny, spytano ją, o co tak usilnie prosi. Proszę Matki Boskiej, odrzekła, aby mnie nauczyła, co mam czynić, aby się Bogu przypodobać. W 10 roku przystąpiła po raz pierwszy do stołu pańskiego, już wtedy za zezwoleniem przewodnika duchownego, ojca Rossi, jezuity, uczyniła ślub czystości. Odtąd też poczytywała się za oblubienicę Chrystusową, o żadnych uciechach tego świata, chociażby najniewinniejszych, ani myśli dopuszczając. Świętej cnocie czystości tak się przez to utwierdziła, że nigdy nie miała nawet wyobrażenia, czym się ona naruszyć może. Od tej także pory zaczęła zadawać ciał rozmaite i ciągłe umartwienia. Miała lat 12, kiedy rozmyślając mękę pańską, a mianowicie cierniowe koronowanie Zbawiciela, zrobiła sobie wianek z cierni bardzo ostrych i włożywszy go na głowę, całą noc w nim przepędziła. Spowiednik i matka zmuszeni byli pilnie czuwać nad nią, aby w umartwieniach, jakie sobie zadawała, właściwą zachowywała miarę. Ojciec jej, zamianowany gubernatorem miasta Cortony, przenieść się tam musiał z Florencji. Za poradą jej spowiednika umieszczono ją na ten czas na pensji u zakonnic klasztoru świętego Jana. Tam w pobożności jeszcze większy postęp uczyniła, lecz po powrocie rodziców z wielkim jej samej i zakonnic, które ją bardzo były pokochały żalem, musiała opuścić to miejsce, gdzie największym dla niej szczęściem było to, że wszystek czas wolny od nauk przepędzać mogła w kaplicy przed Przenajświętszym Sakramentem. Po powrocie do domu rodzice postanowili wydać ją za mąż. Ponieważ i urody była nadzwyczaj powabnej i bardzo bogata, a przy tym słynęła ze skromności i świetnego wychowania, kilku młodzieńców z najpierwszych rodzin przedstawiło się w zamiarze starania o jej rękę. Lecz święta oświadczyła stanowczo, że uczyniła ślub wstąpienia do zakonu. Rodzice z początku zezwolili na to bez żadnej trudności. Po kilkudniowym jednak pobycie jej w klasztorze, kiedy już miała przyjąć suknię zakonną, za naleganiem reszty rodziny bardzo temu przeciwnej, odebrali ją na powrót do domu. Przez 3 miesiące zmuszona była ta święta dziewica bolesne dla jej synowskiego serca staczać walki. Wkrótce atoli zacni ich rodzice, widząc jej niezachwiane powołanie i wolę w tym Bożą, oddali ją ostatecznie Panu Jezusowi na wyłączną służbę. Katarzyna uszczęśliwiona oblekła suknię córek świętej Teresy w klasztorze panien karmelitanek przy Najświętszej Panny Maryi Anielskiej we Florencji, mając lat 16 i w zakonie przybrała imię Marii Magdaleny. Jakkolwiek będąc jeszcze w domu czyniła wielkie umartwienia i to z upoważnienia swego spowiednika, wstąpiwszy do nowicjatu bez najmniejszej przykrości zaniechała zupełnie tych, które ze sposobem życia, jakie prowadziły nowicjuszki, zgodzić się nie mogły, a to dlatego, aby się w niczym nie odszczególniać od nich. Wnet też stała się wzorem doskonałości zakonnej, godnym do naśladowania dla tych sióstr nawet, które już długi czas w nich się wyćwiczyły. Wykonała śluby uroczyste w Dzień Świętej Trójcy 27 maja z taką gorącością ducha, że odszedłszy od ołtarza, przed którym zaofiarowała się Panu Jezusowi na zawsze, wpadła w zachwycenie kilka godzin trwające. Było to zadatkiem tych łask szczególnych, które miała odtąd doznawać w tak wielkiej obfitości. Od tej chwili przez 2 lata mało którego dnia nie wpadała w zachwycenia, od 4 aż do 6 godzin trwające, podczas których dano jej było zatapiać się w najgłębsze tajemnice niebieskie. Ogień miłości Boga, którym pałała, był tak wielkim, że nieraz dla ochłody zimną wodą musiała okładać serce. Gdy wychodziła z zachwycenia, słyszano ją niekiedy głośno wołającą: o miłości, miłości nikt cię nie zna, nikt cię nie miłuje. W podobnym uniesieniu porywała czasem z rękę drugą zakonnicę, mówiąc: pójdź ze mną, siostrzyczko, biegnijmy wywoływać miłość. Otrzymała od przełożonej po usilnych prośbach i odbytych próbach jej posłuszeństwa w tej mierze pozwolenia poszczenia ciągle o chlebie i wodzie i to przez lat 25 zachowała bez przerwy, chociaż często zapadając na zdrowiu ciężkich doznawała cierpień. Lecz spodobało się Panu Bogu wybraną tę duszę i w ogniu wewnętrznych utrapień oczyścić, wypróbować i zasługi jej przymnożyć. Przez lat 5 doznawała wszelkiego rodzaju najcięższych pokus, jakby w ręce szatańskie wydana.
Nie tylko odstąpiły ją wszystkie łaski nadzwyczajne, jakie odbierała na modlitwie, lecz nawet pamięć takowych zatarła się w jej umyśle. Wpadła w największe schłości, czuła nadzwyczajnie wstręty do wszelkich ćwiczeń pobożnych, znudzenie na modlitwie, wszystkie złe namiętności natarły na nią, nawet najszpetniejsze, których dotąd ani wyobrażenia nie miała. Mimowolna niechęć do zakonnego powołania, myśli bluźnierskie, rozpaczliwe, pokusy samobójstwa, wszystko to uderzało na nią, a obok tego zapadła i na zdrowiu i w całym ciele gwałtownych i strasznych doznawała boleści. Na koniec dzień i noc ścigały ją jakieś przerażające widziadła. Wszystko to zaś przygnębiało ją bez żadnej wewnętrznej pociechy, bez światła na duszy. Słowem, przebywała najdotkliwsze i najcięższe do zniesienia męczeństwo. Łaska ją wprawdzie nie odstępowała, bo z tym wszystkim walczyła mężnie, lecz że tak jest, nie czuła tego wcale. Wśród tak okropnego przejścia Magdalena nie folgowała sobie w niczym. Zawsze tenże rodzaj życia umartwionego, prowadząc wszystkie ćwiczenia pobożne, jak najwierniej spełniała. Do Matki Bożej uciekała się bezustannie i co miała czasu wolnego w jej kaplicy przebywała, jęcząc i płacząc przed jej wizerunkiem. Znosiła to nie tylko spokojnie, ale nawet chętnie, z wielkiego pragnienia cierpień dla Jezusa i powtarzała: nie umrzeć, lecz cierpieć, zmieniając hasło świętej Teresy, która mawiała: cierpieć albo umrzeć. Po 5 latach takiego oczyszczenia, gdy była na modlitwie, objawił się jej Pan Jezus, iż próba ta już się skończyła. Oświadczyła to zaraz przełożonej, całując jej ręce i mówiąc: burza już przeszła, niech droga matka podziękuje za mnie Panu Bogu. Odtąd aż do śmierci opływała jak przedtem w najwyższe pociechy niebieskie, coraz większy w świątobliwości i w jednoczeniu z Bogiem, czyniąc postęp. Jak we wszystkich cnotach zakonnych, tak szczególnie w posłuszeństwie i miłości ku siostrom celowała. Taką czcią przejęta była dla każdej, że całowała ich ślady, gdy szła za nimi. Stan zakonny poczytywała za najszczęśliwszy na świecie. Całując ściany klasztorne mawiała: gdyby ludzie wiedzieli, jak się tu jest szczęśliwym, świat by się wyludnił i wszyscy wstąpiliby do zakonu. Grzech jako obraza Boża w taki w niej wstręt obudzał, że doznawała drżenia na całym ciele na samą wzmiankę o nim. Odosobnienie tak miłowała, że było to dla niej prawdziwą męką, gdy zejść musiała do mównicy przy kracie. Pałała pragnieniem zbawienia dusz wszystkich i na te intencje różne sobie zadawała umartwienia. Niekiedy wołała o miłości: miłości, daj mi głos tak silny, abym ludzi wszystkich od wschodu do zachodu zwołać mogła do poznania się i umiłowania jako najwyższej miłości. W ostatnich latach umiłowanie krzyża do tego stopnia wzmogło się w jej sercu, że dotknięta chorobą, której doznawała tak strasznych boleści, że lekarze podziwiali, jak żyć mogła, błagała jeszcze Pana Boga, aby jej wszelkie wewnętrzne pociechy odjął, coraz częściej powtarzając swoją ulubioną zwrotkę: ciągle cierpieć i cierpieć tylko pragnę. Na koniec wyniszczona długą chorobą, z anielską cierpliwością zniesioną, po przyjęciu ostatnich sakramentów świętych, otoczona siostrami, których przez lat wiele była przełożoną, poszła do nieba dnia 25 maja roku pańskiego 1607. Klemens IX kanonizację jej odbył ze zwykłą uroczystością roku 1669.